Dzień dobry Państwu. Kamper wszechstronny, niezawodny, kamper dla każdego. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nieważne, czy jesteśmy osobą, która dopiero chce zacząć swoją przygodę z karawaningiem, czy też osobą, która szuka czegoś nowego z kampera do wymiany. Detlefs Just Go. Zapraszam na materiał. Detlefs Just Go to pojazd zbudowany na podwoziu Forda Transita. Sercem tego pojazdu jest dwulitrowa jednostka dieslowska TDCi EcoBlue o mocy 136 koni mechanicznych. W tym konkretnym pojeździe mamy 6-stopniową manualną skrzynię biegów. Możemy natomiast doposażyć sobie również pojazd w 6-stopniowy automat, skrzynię hydrokinetyczną, która świetnie się w tym pojeździe sprawdzi. Ten konkretny egzemplarz to wersja T7055EB. Jest to pojazd o długości 7 m 36 cm. Tak jak wcześniej wspomniałem, występuje w różnych wersjach o długościach od 6,36 przez 6,99 właśnie na tej najdłuższej 7,36 kończąc. Z lewej strony pojazdu rzucają nam się w oczy 16-calowe felgi Forda, aluminiowe obręcze w kolorze czarnym. Idąc dalej, przy drzwiach mamy wlew paliwa. Następnie komin od ogrzewania. W tym konkretnym egzemplarzu występuje Truma Kombi 6. Jest to ogrzewanie gazowe. Możemy natomiast pojazd również wyposażyć sobie w ogrzewanie gazowe z wkładką elektryczną. Idąc dalej, mamy garaż na dwie 11-kilowe butle gazowe oraz bardzo pokaźne wrota garażowe z podwójnym zamkiem. Pojazd posiada ściany izolowane w technologii EPS. Opcjonalnie może być to wykonane również w izolacji XPS. Dalej mamy drzwi o szerokości 70 cm wyposażone w zasłonę oraz moskitierę, a także elektryczny stopień. Również z prawej strony pojazdu znajdują się otwory wentylacyjne do lodówki, klapka do kasety od toalety kasetowej chemicznej, podłączenie do prądu 230, wlew do zbiornika wody czystej, a także drugie duże drzwi do garażu. Warto tutaj również nadmienić o tym, że pojazd wyposażony jest w pakiet One, którego jednym z elementów jest markiza Thule Omnistor oraz kamera cofania dwuogniskowa. Pojazd także posiada ramowe okna. Ta technologia pozwala dużo lepiej wyciszyć wnętrze oraz na dużo większy komfort termiczny, a także jest to dużo bezpieczniejsze rozwiązanie. Tylna ściana całkiem ciekawie zaprojektowana, z wyraźnym logiem Detlefsa i, tak jak wcześniej wspomniałem, dwuogniskową kamerą cofania. Kabina Forda wyposażona jest w dwa bardzo wygodne fotele kapitańskie ze zintegrowanymi zagłówkami oraz regulowanymi podłokietnikami. Wielofunkcyjną kierownicę. Tutaj dodatkowo pojazd jest doposażony w system multimedialny marki Zenek. Kabina posiada również bardzo wygodny remis fronty, zarazem na czołowym oknie, tak samo na bocznych oknach, oraz klimatyzację automatyczną. Detlefs Just to podwozie o DMC 3,5 tony. Czym się wyróżnia? Charakteryzuje się tym, że mamy prawie 600 kg ładowności. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to pojazd dla każdego. W tym pojeździe możemy wybierać pomiędzy 6 układami. Tak jak wcześniej wspomniałem, od 6 metrów 69 cm, a na 7 metrach 36 kończąc. W tym konkretnym układzie EB mamy strefę dzienną w kształcie litery L oraz łóżko niemieckie, ale także możemy zamówić pojazd z łóżkiem francuskim oraz łóżkiem typu Queen. Strefa dzienna w tym układzie wyposażona jest w regulowany stolik
oraz dodatkową pufę, dzięki której w tym pojeździe może podróżować aż do 5 osób, a także ten stolik możemy później przekształcić w łóżko i tutaj również 5 osoba bezproblemowo się wyśpi. Przy drzwiach znajduje się uchwyt na telewizor LCD oraz wspomniany właśnie telewizor. To jest również element pakietu One. Do tego pakietu także oprócz markizy i kamery należy również satelita, dzięki czemu mamy dostęp do telewizji satelitarnej. Pojazd ma 2,99 wysokości i w najwyższym punkcie we wnętrzu ma 2,18. Pod łóżkiem, mimo że ma 1,92 m, nadal bez problemu w pełni wyprostowany jestem w stanie się zmieścić, więc przestrzeni tutaj jest naprawdę dużo. Kuchnia Detlefsa Just też 7055 EB wyposażona jest w dużą kolumnową lodówkę z zamrażalnikiem. Zlew, który jest usytuowany bardzo wygodnie z baterią, oraz dwupańkową kuchenkę gazową. Są tutaj również liczne szafki, schowki oraz szufladki z funkcją soft close. Łazienka w tym kamperze dzięki jego długości jest podzielona na dwie oddzielone strefy. Pierwsza ze stref to prysznic, do którego dostajemy się przez otwierane na zamek magnetyczne drzwi. Tutaj znajduje się bardzo wygodny prysznic, mamy bardzo dużo przestrzeni, drewniana podłoga oraz uchwyt na ubrania bądź ręczniki. Z drugiej strony pojazdu, otwierając drewniane drzwi, dostajemy się do bardzo przestronnej toalety, wyposażonej w toaletę chemiczną obracaną. Przechodząc do tematu łóżek, nad strefą dzienną znajduje się elektrycznie sterowane łóżko, na którym spokojnie, komfortowo wyśpią się dwie osoby. Żeby dostać się do łóżka, montujemy sobie drabinkę. W strefie tylnej sypialnej pojazdu znajduje się potężne łóżko typu niemieckiego, w którym tak naprawdę bez problemu wyśpią się trzy osoby. Mamy tutaj oczywiście możliwość złożenia sobie środkowej strefy, robiąc dwa oddzielne łóżka. Pod tym łóżkiem znajduje się bardzo dużo przestrzeni do przechowywania, różne schowki. Wnętrze kampera jest bardzo przestronne i świetnie doświetlone. Szerokość pojazdu to 2,31 m. Dzięki temu bardzo wygodnie może nim podróżować nawet do 5 osób. Tylne łóżko ma długość 2 m i 15 cm, więc nawet najwyższe osoby bez najmniejszego problemu się tam komfortowo wyśpią. Ten konkretny pojazd wyposażony jest także w izolowane zbiorniki wody szarej oraz wody czystej, dzięki czemu poza sezonem również możemy komfortowo sobie bez problemu tym pojazdem podróżować. Ten egzemplarz jest dostępny od ręki w naszym centrum karawaningowym Wadowscy Kampery w Jankach przy ulicy Mszczonowskiej 24, do którego Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszam Państwa także do naszego oddziału w Gaju przy ulicy Myślińskiej 7 oraz do kontaktu z naszymi doradcami. Ja nazywam się Mateusz Iwanowski. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam.